Życie jest piękne. Na kanale znajdziesz piosenki, wierszyki i inne głupie filmiki. Subskrybuj mój kanał. Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie. Teraz wam pokażę gąsienicę. Idzie sobie gąsienica i od czasu do czasu wkurwiają ją muchy. Muchy nie lubią gąsienicy, bo jest owłosiona. Jak murzyński pindol. Idzie sobie ona bezcelowo, sobie idzie i ma takie nóżki i ma takie kłaczki. I ona tymi kłakami się broni. Ona strzela jak harpunami. To jest jadowita gąsienica. Z tego będzie w przyszłości piękny motyl, który będzie latał z kwiatka na kwiatek i zapylał roślinki po to, by mogły się rozmnażać roślinki. I ona teraz sobie idzie w kierunku studzienki takiej tam wodnej. Zobaczymy, czy wejdzie do studzienki. I jeszcze trochę, zobaczcie, tu jest ta studzienka i ona prawdopodobnie tam spierdoli. Ale o, zobaczymy, co teraz zrobi. Czy ta gąsienica spierdoli do studzienki, czy jednak... O, zatrzymała się, poczuła grunt i teraz zastanawia się, iść dalej, czy nie iść dalej. Jednak po chwilowym przemyśleniu sytuacji postanowiła iść wzdłuż linii studzienki. O, chyba spadła nam. Spadła nam tutaj i teraz się spierdoli, w sumie nie wiadomo, jednak idzie po krawędzi. To jest życie na krawędzi studzienki. Sama doszła? Doszła. Korzystuję na łyżeczce, pociągłem, nie? I ona teraz se idzie, gdzie ona chce iść. Zastanawia się. Tylko muchy ją nie atakują. No i muchy w ogóle ją nie atakują, kurwa, bo chuj wie czemu. Ale idzie po krawędzi. Będzie robiła ósemki. No, będzie robiła ósemki. Owłosiona suka jak murzyński pindol. Czarna suka owłosiona jak murzyńska pyta. Idzie i chuj wie gdzie dojdzie. Nie wiadomo. Zobaczymy jeszcze chwilkę, gdzie ona dojdzie. Tu mam 3 minuty prawie w filmiku. A teraz zrobię tak. No. Krzyknę, a teraz ją pożdę. No. No, tak. Ja się tego brzydzę, wiesz? Ja bym tego nawet nie dotknął. Żartujesz. Nie, ja się brzydzę tego. Widziałem taką wielką szmatę. No, popierdala. Popierdala gąsienica. Muszę ją znaleźć, bo teraz mi uciekła znowu. Zamazany obraz jakiś mam. Bardzo brzydki. Zrobimy jej przeszkodę. Wezmę kawałek słomki. Co byłeś na tym? I zrobimy jej przeszkodę. Na hakaniu? Nikt dzisiaj chyba nie był. I idzie sobie gąsienica ładna. Przez pęknięcie, przez przełęcz. Idzie sobie dalej i weszła sobie na trawkę. I teraz prawdopodobnie będzie wcinać sobie trawę. Jutro na Boba na ranę. Gdzieś tam się schowała, idzie dalej. Nie zwraca uwagi w ogóle na trawę. Prawdopodobnie jest najedzona. Idzie dalej, zobaczymy gdzie dojdzie. Jej wędrówka jest... Jest taka... O kurde. Jej wędrówka jest bardzo długa. Parę metrów to jest dla niej tak jak dla człowieka ze parę kilometrów. O, jak widzicie, ona gdzieś tam się schowała. Chyba, o, wyszła. Wyszła. Dla niej te kamienie to są wielkie góry. O, i ona po prostu pokonuje sobie przestrzenie. Po prostu szwenda się jak mynda. Mynda, co się szwenda. I gąsienica sobie idzie dalej. I praktycznie jej żywot opiera się na
czołganiu się i tylko czołganiu się. O, i to by było chyba na tyle. O, weszła na parking prawie, że bo praktycznie o, zwierzęta świata, dokładnie. I o, już weszła nam w trawkę, już jej prawie, że nie widać. Pieprz i wanilia. Tak, pieprz i wanilia. No, zapraszam was na inne moje filmiki na kanale zatytułowanym Życie jest piękne. Będę nagrywał filmiki coraz częściej, bo jakiś czas nie nagrywałem, ale że hajs z YouTube'a zmalał mi, to muszę zacząć nagrywać na nowo, bo nie mam na piwo. I nikt nie chce mi dać na piwo. Zielone. Tak, zielone, 3,5 litrowe. W promocji za 3,99. Nie. Co? Za 399. 399. Groszy. No. Ostatnie zbliżenie gdzieś tam na trawę, szukamy jej, ale nie widzimy. Oje, sorry, jest tam ta czarna menda. Dobra. Koniec na razie, trzymajcie się. Oglądajcie inne filmiki. Siemano.